Halo, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, jestem Gamer, a to jest kolejny odcinek z The Foresta na moim kanale. I tak, w poprzednim odcinku była tragedia z FPS-ami, za którą was przepraszam. I tak, wyszedł update 0.26, w którym miał być w ogóle film, bo na fejsie napisałem, że byście chcieliście. Ale jednak ten update się nie pojawił, dlatego że update nie wprowadzał zbyt dużo rzeczy. A nie, weź mi pan powiedz, jak ja mam to teraz wyciąć. A to dobra, już myślałem, że to drzewo jest. Ale nie drzewo. Weź mi powiedz, jak mam się tego drewna pozbyć. Czy jak to rozwalę, to przyszło tu? Rozwali się ogniw wieczystym. Kanibali nie ma. Na razie tu nie idą. Wątpię, żeby z tej strony mi przyszły kanibale, dlatego że raczej ich tu nie ma, tak? Z tej strony, bo nie mam za bardzo też jak wejść. Ja się ciebie pytam. Kurde, mylą mi się ludzie. Ja się ciebie, przyjacielu, pytam, czemu mam. No. Właśnie. Zbóg. Naciskam. Siekierę i nie wierzę. Dobra, wziął ją. Idiotix. Kurde, jak to drzewo piźgnie. Tragedia. Dobra, ahoj. Najwyżej pieprznie drzewo i wyrzutnie wszystko. Zdali coś? Jest! Ave Maria, coś tam Pawamus. Nie wywaliło mi się. Nie pytaj. Już się, nawet nie wiecie, jak się zasrałem tej. Gorzej, jakby mi matka przyszła pod sam ryj. Nie no dobra, bez przesady, bo zaraz mi to trzy matki wjadą na chatę i obrzucam mołotowami i nie zdechną. Raz już przylazły do mnie matki, obrzuciłem mołotowami i zdechły. Zdechła. Nie, z tej strony kanibali raczej nie będzie. Z tamtej strony mogą mi przyjść, bo tam mają niedużą wioskę, a tam mają główną wioskę z tamtej strony. Dlatego też zbudowałem tam ogrodzenie i tam jest pułapka. W tym miejscu, co jest dziura niby, to jest pułapka. Jestem ciekaw bardzo. Ogarnij się. Ty. To jest rozwalone. Dobra, kopiamy sobie drewno. Tak, wiem, że ten odcinek to będzie taki trochę monotonny. Mam nadzieję, że będzie. W sumie, dlatego że nie chciałbym, żeby mi kanibale przyszły. No i tak, ten odcinek będzie monotonny, dlatego że będziemy się pozbywali tych drzew, co nam zagrażają. Tak, w sumie i ogólnie będziemy się pozbywali niektórych drzew, które są dziadowskie i nie są nam do szczęścia potrzebne. Na szczęście spadków FPS-ów jak w poprzednim odcinku nie mam, dlatego że w poprzednim odcinku testowałem program, który nagrywałem i strasznie dziwnie miałem lagi przez to. Bo w sumie dalej testuję ten program. Ale teraz w okienku, że mam zaznaczone dane okienko i dany obszar mi nagrywa, tak? A wcześniej było, że pokazywał FPS-y i mi grę nagrywało, prawda? I to mi właśnie strasznie FPS-y żarło. Aktualnie, no... Jakiś dużej spadku FPS-ów raczej nie widzę. Lagów też jakichś takich nie ma specjalnych.
No nie! Ktoś chce ze mnie jaja robi? Kopałem w inną stronę drewno, gdyby mi się to rozwaliło. To nawet nie chcecie znać mojej reakcji na to. Poleciałby parę kurew. Poleciałby na pewno parę kurew. A potem zacząłem rzucać bardzo dużą ilością mięs. Schabowym bym rzucił. Świńskim mięsem bym rzucił. Chyba schabi ze świn. Chyba. Nie mam pewności, że się nie wypowiadam na ten temat. Weźcie mi powiedzcie, gdzie reszta drewna. Dupa. Nie ma drewna. Poszło się pieprzyć. Cały czas słyszę, jakby mi tu ktoś kuźwa biegał. Ale dobra, mniejsza z tym. Drewno się pozbędę. Z tego drzewa, jakby mi kanibal przeskoczył, to mógłby mi przeskoczyć teoretycznie do na chatę. Aktualnie jest 27 dzień bodajże w tym deforeście. Ty ale się przestraszyłem tej... Ja mam paranoję czasami, naprawdę. Nie, bo ogólnie staram się tych kanibali i ostatnio właśnie tak aktywniejsze się zrobiły i... Czekajcie, po co ja to w ogóle tu ładuję? Mogę to tu ładować i będę miał już jakąś ilość zapasów, tak? No bo ono się może przydać. Teraz zablokowałem wejście, trzy matki wejdą, pięć taranów i będzie po mnie. Jestem taki zmęczony jest. Ogólnie sobie pobiegałem poza odcinkiem ostatnim po mapie trochę, prawda? Bierzemy katanę. Ogólnie się tak zastanawiam, co mi tak... EQ tak się wyczyściło. Miałem batonów więcej, miałem trochę głów. Dobra. Ciekawe. Czekajcie, idę sobie odpocząć. Może sobie coś przekąszę. I jeszcze się rozglądę, czy jakichś potencjalnych osobników, którym pasowałoby wpieprzyć, nie ma. Aj! Dobra. Zregeneruję sobie HP. Ostatnio tak zobaczyłem, że jest wyspa koło mojej miejscówki. Tam są kilka chyba wysp, ale ja się chcę dostać tylko na razie na jedną. Może potem zrobię ekspansję do następnych wysp. W ogóle wam pokażę, gdzie to się znajduje, tak? Ogólnie nagrywam, powiedzmy, drugi raz. Na szczęście spojrzałem sobie, którą minutę mam filmu i okazało się, że ja nie nagrywam wideo. Okej, moja inteligencja. Kanibale mogą mi właśnie stąd przyjść, bo tutaj lubią sobie chodzić, bo stamtąd mają główną wioskę, prawda? Na główną wioskę się zastanawiam, czy iść dzisiaj, czy nie, bo zaktualizowali przecież ten. I pasowałoby mi iść po... Otwierać sobie te paczki, czy co to tam jest, te walizki, dlatego że tam batonów będzie, wody tam w ogóle na pewno będzie. Pasowałoby mi się wybrać potem siekierkę wspinaczkową i potem drugą siekierkę taką. Jeszcze potem kaftan, kostium, przepraszam, do nurkowania.
bo nie wiem szczerze mówiąc gdzie on jest, ale wesoło by się wiedzieć. O, to jest to. No i tutaj jest ta wyspa i na nią bym się chciał przedostać. Rekinów tu chyba nie ma. Ta woda tak ładnie wygląda po którymś... Tej... O, okej. Ty była z tej wody. Dobra. Tutaj chciałbym się osiedlić, dlatego że... Stamtąd, albo górą by przeszły, o tam, tą górą, tą, gdzie jest końcówka katany, albo tędy, o tędy tak by przeszły. Przeszłyby przez tą wodę i tutaj bym wybudował sobie coś. Bo tak się niedawno kapnąłem, że te wyspy są niedaleko mnie. Ta jest mała i jeszcze tam jedna, o ta którą wam wskazuję od teraz, kataną, o ta. To ona jest właśnie ostatnią, drugą i zarazem ostatnią z tych dużych wysp. No i... I chciałbym się tutaj na tych osiedlić, że jakby tam matki biegały, to mógłbym mieć wyjebkę totalną. Tutaj bym miał zgromadzone zapasy i wszystko zgromadzone, tak? Ale to się przekłada na cholerę budowy, tak? No. To co, idziemy kopać dalej drewno, myślę. Jeżeli chodzi o wjazd na haciendę kanibalom, to mogę wjechać im albo w tym odcinku jeszcze, albo na samym najwyżej wjadę. Jestem pod wodą i... tam ilość konkretną, chyba mam tych mołotowów, ale jeszcze po alkohol pasowałby mi się wybrać, tylko nie wiem gdzie go mogę znaleźć. Też moglibyście mi na przykład w komentarzu napisać gdzie te alkohole są. Tak i miałem projektować już sobie tamten domek, co tam jest nad tym. Zaraz wam pokażę. Miałem sobie projektować domek, tam jak zrobiłem sobie ten tunel, ten tunel, tą linię mostów, tak? To miałem tam budować przecież domek, zacząć projektować przynajmniej, to nie, jak na razie tego projektować nie zacząłem. Ale myślę, że w najbliższych odcinkach już te pierwsze projekty zaczną powstawać, że tak powiem, najpierw pewnie ta podstawa powstanie, bo to była reszta, tak? No i tutaj jest ten most. Gdzie będą zobaczyć? Nie, nie będę patrzył. Niepotrzebnie będę tracił czas odcinkowy. Już zaczynam zastanawiać, czemu kanibali nie ma tych. Podejrzewam, niedawno ich nie spotkałem w ogóle. W sumie niedawno temu. Kurde, już myślałem, że się zabiłem. Zakładam, że zaraz tu pięciu kanibali przyleci mnie zabić? No. Tak będzie. Albo inny. Nie wiem. Dobra, to idę pozbierać zapasy i idziemy kanibalom się wpieprzyć na czatę. Przydałby mi się ten... Jeżeli wiecie skąd mógłbym pozyskać piórka, przydałby mi się do strzał, bo mam łuk, ale... Ale strzał nie posiadam, niestety. Poczekaj. Tak, sodę to ja mam. Batona mi daj. Kurde, nie chciałem. No fuck! Pierdzielę to. No. Ja w to nie wierzę, jaka patologia. No ej! Ja jasek jak ktoś ze mnie robi. Batonik. W sensie.
Już nie mogę. Lol, coś się zbugowało. Ty, jeszcze na górze jest baton, nie dawajcie mi mojego batona. Ej. Halo? O, o. O. Dobra. Tutaj sobie postawimy. Sobie trochę. Soda. 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 I soda. Jakiś tam konkretny zapas sody mamy. Zapisać sobie zapiszę. Musisz się przetwierać. Dobra. Siostra mi przyniosła babeczkę. Nieważne, miesza z tym, jeść jej na razie na odcinku nie będę. O Boże, to razie. Dobra. Aktualnie myślę, że sobie poczekam do rana. Dopiero wtedy wjadę kanibalom na chatę. No i co, zobaczymy się już z rana, tak? Dobra. Dzień się już zaczął. Wol, mnie wywaliły drzwi. Dzień się już zaczął. Wiem sobie tego. Wiem. I idę wpieprzyć paru kanibalom. Mam nadzieję, że ich tam nie będzie 10. Jeżeli będzie, to ja spieprzam. Kurde, jestem głupi. Wpadłem do wody. Jestem już poza terenem bezpiecznym. Odsuń się trochę od monitora, bo się boję. Kurwa! Spierdalaj! Co czysz mordę? Pierdol chcesz? Głupia szmato? No to są takie golumy. Pojebało ją! Weź się podpal, kurwo. A jestem głupi. Co się teraz podpala? Masz po mordzie! Gdzie jeszcze? Który? Który wpierdol? Ała! No kurwa, wpierdalaj! Gdzie to jest? Ała! Pieprzaj! Który jeszcze? Gdzie? Który jeszcze wpierdol chce? No który? Wpierdalam. Zaraz robię wjazd. O, był już tu. No to trochę, dlatego się nieraz ich cyka. Mam tego idiotę już na ramieniu, żeby się nie obudził pijacz na zasrany. Znowu się jego na... To jest jego dupa, nie kręgosłup. Naćpał się znowu. Myślę, że jest fajny. Kość. Nie, to są. Myślę, że to kość. Pacjenta jakaś. Mam nadzieję, że ja mam jeszcze. Kurde, listek za dużo. Co to jest? A to jest ten na... to jest na... Nie pamiętam na co, ale wiem, że to na coś jest. Dobra, niech ten kanibal leży i idę mu wpieprzyć resztę. Nie, bo oni ogólnie są strasznie atakujący, że tak powiem, bo... oni strasznie atakują, dlatego że... A, muszę przytrzymać. Okej, spoko. No. Ogólnie
Moi drodzy przyjaciele, oni tak, oni strasznie atakują. Dlatego im mołotowa nie zdążyłem odpalić. Ja cały czas słyszę, jakby ktoś mi na plecach bił. To jest tyle krzaków, że jak się oni przyczają na mnie. Ja nie chcę, żeby mnie zabiły, bo jak mnie zabiją, to ja już nie żyję. To ja naprawdę, poczekaj. Mi się naprawdę serducho tak strasznie bije. Widzisz, dlatego chciałem, żebyś ze mną siedziała. Razem się będziemy bali, co przechodzi na to, że ja się nie boję. Weźmiemy szmaty, ściągniemy im pranie. Zostaw mnie. Królik tu biega, ale królikiem się teraz zajmować nie będę. Królik jest teraz najfajniejszą osobą w grze, jaką tutaj spotkam. Dobra. O, lizard. Jakby to tego skóra się przyda. No. Ale miałem laga. Wiecie co, to ja jednak może stąd pójdę sobie, wiecie? No i co, skrzynki otwarte, ja nie wierzę. Izak tu był pewnie, mówię wam, że to był Izak. W ogóle się tak rozglądam. Nie ma idiotów. Gdzie? A! Ale nie wiecie, jaką mam schizę. Słyszałem, jakby ktoś warkotał na mnie, a to się okazało, że ja przesuwam po prostu pudełko, no, bez jaj. Tym idiotom. Już naprawdę takim mocnym. Najlepsze jest to, że ja sobie teraz tu przyszedłem, teraz ich plądruję, a oni pewnie siedzą u mnie na chacie i koszą. Dynamit się pozbiera, a nie mam już więcej. Zszedłem do cave'u, ale tam nie, wolę tam nie schodzić. O, tutaj jest drzewo z umarlakami. Ale go załatwili, jaka skiza w ogóle. No i co? W krzokach więcej kannibali spotkałem niż u nich w domu. No dobra, no to ja wracam też. Szmaty sobie jeszcze pozbieram, bo oni mi się przydać mogą. Zwłoki żadne tu nie leżą. I tak bym ich nie zebrał, bo to jest ryzykowne biegać po lesie z zwłokami na plecach. Uuu! Szpierdalaj! Który chce? Który chce? Który? O pierdolę ty. Pierdolę cię. Spierdalaj. Czym byś tu teraz załatwić? Spieprzaj! No patrz! Zdychaj, cwelu! W ogóle poczekajcie. Ja w ogóle... Wywołałem wilka z lasu, kurwa. Pierdalaj! Pierdol chcesz? Wykurwiaj! Chuju jebany, a ty co? Co się na mnie patrzysz, babo z cyckami? Myślisz, że twoje cycki nie rozproszą? Spierdalaj! Ale mi przylagowało tej. W ogóle se wezmę. Ty, tabletek nie mam. Tabletek nie mam, o chuj. A to jak zjem? Czekajcie, kombin. Nie. Z tym ścierwem się to robi. Nie. Jeszcze się to robi. O! O tak! Jeszcze sobie mirindę napiję. Aaaa! Pierdol! Poszła! O fuck! Ale mnie skosiły tej. Tragedia ty. Jak ja przez ciebie zginę, kobieto. Ty, ja zginę. Ile mam piórków? Nie powiecie mi, co teraz mam zrobić. Ja przecież zginę, patrzcie, ile mam HP. Dobra, pieprzyć ich. Spierdalam. Nie goń mnie! Proszę odejść. Proszę sobie stąd iść. Nie życzę sobie pana w moim domu. Wypierdalaj. To mój las, kurwo! Wypierdalaj! Bo psem poszczuję, kurwa! Pierdalaj! Pierdalaj! No i chuj leży, nie żyje.
Ej, kurwa, dupa, chuj, wylądowałem w tej jebanym cave'ie, ja pierdolę, no nie wierzę. Patrz, 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 patrz. Patrz, jak mnie bloką, patrz. Inteligenty jebane. Dobra, jeżeli chodzi o odcinek, to ja go skończę. Teraz się spłudzę w cave'ie, w którym chuja widzę. Widzę jeszcze do góry nogami, to jest nowa animacja, którą dodali. No to tak, najcięższy odcinek to będzie na tyle. O, wiesz, o, patrz jaki fajny. Stefan. Stefan, to dlaczego cię wczoraj na kartach nie było? W pokera graliśmy z Ryszardem, no. No dobra, no. Dobra, to zakończę odcinek, jeżeli chodzi o ten, to ja sobie wrócę do domu. Poza odcinkiem. Albo wiecie co, czytam sobie po prostu save'a, zapis z gry, który przed wyruszeniem zrobiłem. I o, mam siekierkę. I sobie po prostu ten zapis po prostu sobie odpalę. No i co, będziemy grali dalej. Więc najciszejszy odcinek to będzie na tyle. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, wpadnijcie też na fanpage'a, do którego link macie w opisie. No i co, na razie i siema.